Cześć kochani, kolejny filmik pod tytułem jak szybko zmienić akordy. No to jest właśnie takie podstawowy problem każdego gitarzysty, każdego kto próbuje coś na gitarze grać, chociażby te ogniskowe piosenki, to niestety nie wszystkie są na tyle łatwe i na tyle mało akordów, żeby je, prawda, non stop grać te same. Jeszcze tylko chciałem wspomnieć jedną rzecz, że jeżeli tam uważacie, czy uważasz, że te filmy, co robię, są git, są fajne, to możesz wejść na Patronite'a mojego, który założyłem i coś tam skromnego dziabnąć do tej puli, no nie? Także to dziękuję za to, dzięki za oglądanie, już z góry mówię, że dzięki za oglądanie, ale dobra, przystępujemy do tematu lekcji. Jak szybko zmieniać akordy? No właśnie, bo mamy różne piosenki, w których zmieniamy akordy. No kurde, oczywiście, że to jest podstawa grania takiego ogniskowego, podstawa w ogóle grania. Jak ktoś zaczyna, to próbuje, no nie, na ognisko gdzieś idziemy, to gramy akordy. No i tak, jeżeli mamy różne... No, różne mamy akordy, jakieś piosenki. I teraz ćwiczenie, jak szybko zmieniać akordy. Ja ten temat ogarnąłem na takiej zasadzie, postawiłem sobie zupełnie technicznie zadanie, postawiłem sobie poprzeczkę taką techniczną. Pomyślałem sobie, jak to zrobić, żeby teraz ta częstotliwość zmiany tych akordów była duża. No, najłatwiej to zrobić po prostu im częściej, bo w piosenkach rzadko coś takiego spotykamy, że mamy bardzo, bardzo szybkie zmiany akordów, nawet z jednym uderzeniem, no nie? Rzadko kiedy coś takiego mamy, a tutaj w tym ćwiczeniu to właśnie jest, to trzeba postawić taki nacisk na takie techniczne, czyli na przykład wypisujemy sobie jakąś sekwencję akordów, które powiedzmy nam robią trudność, na przykład C i G. No, dla jednych może to jest łatwe zagranie C i G, C, a potem G. Dla innych może to wcale nie jest takie łatwe. Po prostu wykorzystujemy też do tego metronom. Tak, metronom. Tu moja też właśnie prośba do wszystkich. Metronom to jest nasze drugie imię. I po prostu musimy z metronomem się... musimy się z metronomem oswoić. Ja jako... akurat używam metronomu Soundbrenner. Czekajcie, już wam go... Już wam go pokażę, bo mam mnóstwo teraz powłączanych tych. Chodź do mój kochany. Już muszę go tylko przesunąć, żebyście... O. Chodź tu pulpitus, o. Soundbrenner, to jest taka fala. Tutaj nie to, że reklamuję, bo nie mam żadnej współpracy z żadną firmą. Po prostu obadałem, że ten metronom jest bardzo, bardzo fajny. No i teraz tak, player. No i tutaj ma takie dość fajne, dość proste menu. Ustawimy sobie tempo, dobra, powiedzmy damy tempo, załóżmy powiedzmy 50 uderzeń. Zobaczymy teraz, jakie to jest tempo. Dobra, 50 będzie trochę, powiedzmy. Dobra, ustawmy 55, tempo 55. 55 uderzeń na minutę. I teraz mamy, jako postanowienie, zmieniamy progresję akordów, czyli kolejność akordów. C, G, C, G. Czyli po prostu C, G, C, G, C, G, C, G, no nie? Czyli po prostu... O, gdzie to metronom? Można powiedzieć, no to żadna filozofia, nie? Cichaj. Żadna filozofia. Teraz zróbmy tak, że sobie przyspieszymy. Dobra, mieliśmy 55, przyspieszymy o 10. Jeżeli nam wychodzi git, czy będzie 65? Na uderzenie. Akord. Thank you.
okej, okay. Jak już nam wychodzi, przyspieszamy, dajemy o, na przykład, o 10 znowu, czyli 75. Zobaczcie teraz, jak to fajnie zaczyna nam nawet na naszych oczach ta umiejętność zmiany akordów. Damy 85 i znowu o kolejne 10. To będzie no i tak dość wolno. Wspaniale zarąbiście. No to teraz damy o 20 teraz damy, czyli to było 85, to damy 100. 105. No, uwaga, jedziemy. Dobra, i teraz widzicie, teraz jest coś takiego. Do czasu, jak zaczynamy popełniać błędy, to już będzie taka graniczna prędkość, z którą jesteśmy w stanie zagrać, bo to musi mózg nadążyć za tym, za palcami, czy palce muszą nadążyć za metronomem i to, prawda, cały ten system musi się ogarnąć. Tylko tak, tu myśmy C, G, C, G, C, G, git, no nie? Oczywiście możemy dwa akordy, bo to tak, mieliśmy zmianę z C do G i później automatycznie z G do C. C, G, C, no nie? Więc mieliśmy po prostu naukę z przejścia z C do G, z G do C, to jest wszystko oczywiste. Teraz możemy oczywiście zrobić inne podwójne akordy, na przykład powiedzmy, nie wiem, trudne też jest A mol i D dur. I tak samo z metronomem. Taka sama zasada, oczywiście możemy wyjść od niższego tempa i podnosić sobie poprzeczkę. I teraz twoim zadaniem byłoby zrobienie czegoś takiego, że sobie znaleźć różne po dwa akordy. To jako takie ćwiczenie pierwsze. Po dwa akordy, które sprawiają problemy. Na przykład powiedzmy G dur i na przykład D dur. Zdecydowanie z samodyscypliną i z dużą motywacją gramy te akordy, bo to zmieniamy. Jeden, drugi, jeden, drugi. Oczywiście, no ja mogę też tutaj podać takie kombinacje właśnie, czyli CG to jest jedna opcja, G, C dur, G dur, G dur, D dur na przykład, A mol, D dur, A mol, D dur, może być A mol i demol. Też dość skomplikowane jest. Oczywiście też w grę wchodzą akordy barowe. Akordy barowe o tyle sprawiają trudność, że tutaj położenie tego palca, zrobienie tej poprzeczki plus jeszcze dołączenie dźwięków powoduje, że ten zrobienie tej poprzeczki właśnie spowalnia i powoduje, że no w wolnym tempie będzie wychodzić, ale im szybsze, tym musimy bardziej ogarnąć mózg. Ale wiecie, to jest tak, że niskie tempo powoduje, że palce się ogarną wszystkie, a wyższe tempo stopniowo zwiększając powoduje, że po prostu już będą paluszki same śmigały, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Czyli na przykład właśnie A-mol, D-mol, równie dobrze może być F-dur, G-dur, na przykład F-dur, G-dur, F-dur, G-dur, F-dur, D-dur, na przykład takie coś. Też jak najbardziej może być. Teraz tak, no do kolejna opcja to jest zmiana większej liczby akordów. Czyli na przykład mamy powiedzmy, nie wiem, na przykład weźmiemy dla łatwego wymówienia, na przykład durowe. A, G, C. Tu już mamy trzy akordy, czyli A, G, C. A, G, C, dobrze mówię? A, G, C.
gdzie będą A, G, C. I może być pauza, może być, możemy od razu przejść do A, G, C, A, G, C, A, G, C. O właśnie, ale tu się zaczyna. Później, jak dostaniemy taki mindfucka, że nie wiemy o co chodzi, to znaczy, że wypadałoby zwolnić. Akurat wyszedłem z wyższego tempa, no nie? Ale tak, jak w wolniejszym A, G, C, A, G, C. Oczywiście możemy dołożyć następny. A, G, C, D na przykład. Durowe. U. Też jak najbardziej. Jeszcze raz. A, G, C, D, A, G, C, D. I właśnie tu pamiętajcie, że tutaj uderzamy jeden raz. Oczywiście możemy zrobić, że po dwa. Jak najbardziej takie ćwiczenie też może być. To zaczyna trochę przypominać jakąś piosenkę, ale widzicie, właśnie o to chodzi. Zmiana akordów powoduje, że mamy jakąś melodię taką akordową zapodaną i coś to zaczyna tworzyć. Tylko że właśnie spróbujcie się skupić na tym, że po prostu jedno uderzenie metronomu, jeden akord. I zwiększać do jak najszybszego tempa, żeby po prostu te partie się przyzwyczaiły. Gwarantuję wam, że one po prostu się przyzwyczają i będzie efekt będzie zarobisty tego. Więc pamiętajcie, metronom, progresja akordów, które wam sprawiają problem i jedno uderzenie, na jedno uderzenie metronomu zmieniamy akord, plus jeszcze czwarta rzecz, że zwiększamy tempo, czyli nie siedzimy w jednym tempie przypadkiem, broń Boże, nie siedzimy w jednym tempie, bo nie zrobimy postępów. Dzięki za oglądanie, papatki.